Maciek, bardzo się cieszę, że jesteś. Dziękuję. Słyszałeś, co mówiłem? No właśnie krzyczałem ci, żebyś mówił ten komplement. Krzyczałeś? Ja lubię, tak. No. No, lubisz komplementy? Oczywiście, że lubię, jak to nie lubi. Każdy lubi. Jaki bezczelny, no po prostu. Ty, ile ty masz lat? 26. Czy ja, gdzie ty się urodziłeś? W Warszawie. Czy ja nie kręciłem się koło twojej mamy 26 lat temu? Nie, to było Malajkat. Malajkat? Bo ty, Musiałowski, którego cenię od paru dni niezwykle, ty jesteś tak podobny do mnie. Naprawdę? Bezczelny, utalentowany. Ja się trochę lepiej ubieram. Śliczny. 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 A podpowiadałeś śliczny. A tak między nami powiedziała ci kiedyś dziewczyna, że jesteś śliczny? No nie wiem, nie przypominam sobie, ale pewnie tak, może tak, nie wiem. Ja jestem charakterystyczny, to jest ten problem. Jesteś. Nie jest to uroda, tak mi powiedziano na studiach, że nie jestem przystojny. Tak wybierali wszystkich i oceniali z mojego roku. Przystojny, ładna, śliczny, a ja byłem charakterystyczny. Nie wiem co. Nie jesteś, nie. Ale spoko, ja mam urodę pielgrzymkową podobno, więc... Ale proszę, wiesz, że dopiero teraz, Kasia, widzę, że ty wyglądasz jak taka 16-letnia Meryl Streep. Mówił ci ktoś kiedyś? Tego też jeszcze nie. A to jest piękna kobieta. To jest w ogóle... To jest dowód na to, że wiesz, kobiecość to jest k***a charakter, a nie kształt dupy. A ty wyglądasz... Ty no jesteś właśnie ładny. Ty nie, niestety jesteś... On jest ładny, nie? Przystojny bardziej niż ładny, mi się wydaje. Piękna kobieta i przystojne, bo fajne rodzeństwo. No, wydaje mi się, że jesteście wizualnie piękni. Dziękuję. Wizualnie piękni wizualnie. Oraz Maciek Musiałowski.